Leci, leci. Dobra, tak to wygląda. Siemanko, aktywni. Jesteśmy na nowo otwartej sali. Raczej w sumie na razie tylko trenerzy tutaj nas są. Od poniedziałku ona rusza. Sala. Pokażę wam, co tu jest. Pełno drążków, czyli raj dla mnie. Tam nie wiem, co to będzie. Niebawem wiem, że tu będą boksy. Co tam w tym jest, nie wiem, nie interesuje się. Gumy są. Podejść do martwego i pełno obciążenia jest. Jest i moja kobieta, z którą dzisiaj zrobimy trening. Rolery. Paraletki. Nie wiem, jak to nazwać, do dipów. Brakuje mi słowa, poręcze. Kettle. Fajnie, bo są kettle 36. W sumie na kettlech zbytnio nie ćwiczę i za dużo na nich nie zrobię, ale ważne, że są. Moja woda z BCA, ukochana. Smakuje jak herbata. Dzisiaj zjedziemy tu plecy. Sztangi, nawet dla kobiet, dziesiątki. Sekunda, chwila, nagrywam coś, wiesz? Dlatego zaraz się przywitam. Liny. I sanie do pchania. Tu i tu. I to chyba wszystko na tej sali. Dobra, nagrywam cały czas. Tak wyglądam po już dłuższym czasie niepokazywania się wam. Waga zeszła 75 kg, czyli około 2 kg od ostatniego filmiku, od ostatnich zdjęć. Czyli nie za dużo, ale co najlepsze, co mi się bardzo spodobało, troszeczkę kostki mi uwypukliło. Dzisiaj pozwoliłem sobie na cheat meala, cheat daya. Jadę na koncert, więc już od rana jem dużo, nie patrzę co i jak. Białko i tak będzie się zgadzało, bo jak zawsze każdy posiłek z mięsem. Co mam powiedzieć? Pokażę wam tylko parę rzeczy. Właśnie to się ledwo co nauczyłem. Nie przybliżaj się tak, bo mi jest ten. I... Dobra, patrz. Chodźcie, śmiało. Ja sobie tylko nagrywam. Co ty masz tu dzisiaj, powiedz mi? Podejrzewam. Masz Gdy za masę też siły, nie? Nie? To jest podejrzane akurat. Już teraz. Powery przed pompki. Dobra. Mój płociak ciska pompki. Po 10-12. W sumie tyle ile potrafi. Nie mamy jakiegoś rozpisanego planu. Robimy cały czas maksa. Stara się ile może. Jeżeli dobrze na tyle pamiętam, to głowa powinna być przed tobą, powinnaś patrzeć do przodu. Dobra, nieważne. A ja zakupiłem sobie, nie wiem czy będzie widać, widać, w Decathlonie magnezja czy talk. Talk. Pokażę wam, jak to działa. Patrzymy na talka. Nagrywaj moje rączki. 20 zł taki płyn. Z tego co pamiętam, to starczy to na duże razy. Duże razy, czyli wydaje mi się, że jakbym codziennie korzystał to na miesiąc. No i trochę przesadziłem z tym płynem. Dobra, najwyżej się cały ubrudzę. Fajnie to wygląda. Kurde, ile tego nawaliłem niepotrzebnie. Najwyżej będę jak jakiś w Afryce. Konsystencji kremu, czyli lepiej się będzie wchłaniać. Polska. Dobra, patrzcie. Polska, bardziej jak te, na wojnie. Dzieje się super rzecz. Zaraz będę mógł spokojnie utrzymać. W moim przypadku jak cisnę plecy, ćwiczę to ćwiczenie i mam tam dość dużo nałożone, jeżeli dobrze pamiętam, 120 kilo. Bez talku, nie zbliżaj się. Bez talku zrobię tym 120 dwa powtórzenia, ponieważ mi z rąk wypada, z talkiem nawet do 4-5 powtórzeń. Dobra, idę ćwiczyć, postaram się pobawić, popokazywać parę ciekawych rzeczy, co potrafię na drążku, nagram wszystko. Tyle. Jak mówiłem, przesadziłem z tym, później będę musiał sobie to zmyć. W talku się daje tylko kropelkę, zapomniałem i tak cały się umazałem z tym. Nie szkodzi, na siłowni nie muszę wyglądać jak gwiazda. Zaczniemy od podciągania na kółeczkach, a nie, bo będę mógł sobie tak jakby naturalną ruch rąk. Nie muszę cały czas sztywno jechać tak, nie muszę jechać tak. Tylko będę sobie fajnie przemieniał. To będzie dobre na rozgrzewkę, tak jak w przypadku Natalki. Natalce. No.
No to zrobię jak najwięcej powtórzeń, nie 8, bo tak mam w planie, tylko będę robił tyle, ile się da, żeby wstępnie się zmęczyć. Później przejdziemy na wesłowanie i tam już rzeczywiście będzie 10, 8, 6. Chyba jest najgrubszy. Jesteśmy w odciąganiu. Rozgrzewka, 4 serie. To już moja trzecia seria. Teraz wysłowanie robię. Trzecią serię, tak jak powiedziałem. Nałożymy mam 110. Tu jest 25. Tu pisze, czy tam pisze. Mhm. Tu mam 15 kolejne. Tutaj pokażę od tej strony. Okej, okay, bo jest taka piątka. I piątkę. Pokazuję. Piątka. 15. Pokazuję to po to, że tutaj są troszeczkę inne te obciążenia, bumpery, czyli takie, którymi możemy rzucać. Dostosowane czyli masz do tego. Setę? 110. 110. To jest 25 plus 15, no tak, dobra, to jest 40, dobra. 45, a 45 razy 2, 90 i 20. Bo 20, 20, dobra. 110. Troszeczkę zmaściłem, bo nie dałem sobie to na te stojaki i muszę te wysuwanie wyciągać z dołu, co jest dość męczące. Mhm. Ale jak już sobie tyle nałożyłem, to nie chcę się tego tak wkładać. Nieważne. Podejście do 110. Jeżeli będę czuł się na siłach, podejdę do 120. Tak wygląda to u mnie. Welcome to my world. Najciężej jest to utrzymać w ręku. Sztanga jest nowa, więc jest trochę śliska. Nawet nic nie daje. Tak. Przy tylu powtórzeniach może być problem z techniką, głównie problem jest w odciągnięciu łopatek do tyłu, żeby robić to tak, ale już mam tak duży ciężar, że ciężko mi właśnie w tej pozycji się utrzymać, same łopatki opadają, wiem o tym. Szczerze, przy tych ostatnich seriach nie przejmuję się tym, no tak to jest, w pewnym momencie przy dużym ciężarze technika się gubi, podchodzę do 120, nagramy też, ale się lecić. Ło, gdzie ta jakość? No. To jest chyba najlepszy pomysł na podciąganie dla kobiet na gumach i tym oto sposobem. Wszystkie inne sposoby mogą sprawić, że nie będziemy się podciągać tak jak trzeba. Chodzi mi o to, że tak ułożona guma i ten do takiego sposobu podciągania to jest najbliżej temu dokładnemu wzorcowi ruchowi. Najłatwiej się dziewczyny nauczą podciągania bez gumy. Z tym sposobem, jak se tak gumę podłożą, nie inaczej, a te wszystkie maszyny, które idą tak górę, dół, pomagają, to nie jest to samo, najlepszy sposób to jest to, dopiero jak potrafimy rzeczywiście się tak podciągać, no to zdejmujemy gumę i próbujemy bez. 120, tym razem zamiast piątek daliśmy dziesiątki, czyli wyszło 120, w zeszłym tygodniu 3 razy, nie wiem jak się czuję. Wczoraj w sumie więcej zjadłem, dzisiaj to już w ogóle, poleciałem po bandzie, więc powinna być energia. Próbujemy, mówię, troszeczkę zgłaściłem, że nie dałem tu was stojaki. No ale walka z Cilicą. Tydzień temu na 3, dzisiaj fajnie jakby było na 3, jeszcze lepiej jakby było na 4. Dajesz i się nie poddajesz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo już mi z rąk wypadało, ale w sumie dużo, 120 to dużo, to tyle tego ćwiczenia. Jak dla ciebie. No. Oczywiście ja bica ćwiczę tym samym. Ciężarem co Natalka martwy.
Powiem wam coś, co może was zdziwić. Prawie w ogóle nie przykładam uwagi do łap. Nie interesują mnie ani bicepsy, ani tricepsy. Podczas ćwiczeń ćwiczę splitem na bicepsy, tricepsy, jak na przykład wypada dzień, poniedziałek, klata, triceps. Na triceps robię jedno ćwiczenie, może dwa. W tygodniu w ogóle wychodzi trzy ćwiczenia. Nie interesują mnie łapy. Za to więcej ćwiczeń robię na klatkę, na plecy. Wychodzę z założenia, że podczas podciągania ćwiczę także biceps. Wiadomo, czym większy ciężar, nawet jak sobie dopnę do pasa, biceps musi wykonać większą pracę i tak urośnie. Nie mam jakiegoś kompleksu. Jaki jest, taki jest, biceps, triceps. Nie przeszkadzają mi te moje łapy. Robię jak mam czas. Teraz akurat jedno. Za sobą mam już pełno podciągania. Nie pokazuję wam dzisiaj tego. Filmik bardzo chciałbym pokazać wam salę. To co się tu dzieje. Tutaj będą prowadzone treningi. Zrobię jeszcze na koniec, oprócz tego bicepsa, ćwiczenie na plecy. I tu już nie zmyślam. Jezus święty. I tu już nie zmyślam o samych plecach, a o przypięciu brzucha. Kuba, wiesz, jak ktoś się ślizga, ciężko robi się w tylko. Co chcesz zrobić? To, tylko muszę sobie podkładać. Cześć, i wyjdzie z kadru. No, muszę sobie podkładać. Nie było ciebie nawet widać. Ja się wpierdoliłem. Musisz spać. Uciekają nogi. Pokażę ci mek zaraz, pani. No, chyba nie bardzo. Mam wyłączyć? Dobra, to tyle na dzisiaj. Resztę treningu skończymy na dole.